masz rybę. I to był ten zaczep? Okoń zielony. Tak, no okonie nie są takie zielonkawe, nie? Jeszcze wziąć nawet na twarzy teraz wygląda. No dobra, ta miejscóweczka bardzo fajna. Tutaj przy moście bardzo fajnie się tutaj łowi. No wiadomo, są też inne statki. Bardzo fajnie, troszeczkę jesteśmy osłonięci od wiatru, natomiast no nie udało nam się wyłuskać żadnej rybki. Przechodzimy teraz przez ten most, musimy właśnie przejść na drugą stronę i zobaczymy jak tam będzie. Mam nadzieję, że to dużo lepiej. Bardziej obfite łowisko może być w rybki, natomiast weźmy pod uwagę to, że to jest wszystko dosyć wcześnie jeszcze, nie? Tak. No. Tak, dziobiemy od godziny chyba i nic. Ale chęci są, to najważniejsze. Tak, ale są chęci. No, najważniejsze, nie? I normalnie tam wiesz, jesteś w stanie łowić bez problemu, nie? Tam przy wieży też jest dobra miejscówka, no i pod wantowym, tak się wjeżdża pod wantowy po takich płytach, tam też jest dobra miejscówka. A na ten beton tutaj dasz radę wejść? No tak jak żeśmy szli, przez tą kaszczę żeśmy się przerzucili, to byśmy do tego betonu tutaj weszli. No i tam kawałeczek dalej, jeszcze jakby w stronę Żuław, to jest takie miejsce Pomlewo. To tam jest też fajny taki, stoisz chyba na 5 metrach czy 6 na takim murze, ale tam okonie zawsze ładnie grały. Tam zawsze dużo jest jeszcze okoniarzy. Przy moście Sobieszewskim też zawsze jest pełno ludzi, ale też tam okonki biorą, jak wchodzą to tam biorą różne. A tam ta kładka? Myślisz? Tak, to właśnie Jarek chce na tą kładkę iść. Ja nie wiem, czy to nie jest klubu żeglarskiego kładka, no ale nie ma nikogo na niej, więc chyba nie powinien, chociaż widzę, że tam młodzież zebrała właśnie na zbiórkę. Dobra Jarku, gdzie żeśmy wylądowali? Pod mostem Siennickim, to jest taka fajna miejscówka w tej chwili, woda jest na tyle wysoko, że zalewa ten beton, ale tutaj bardzo fajnie się łowiło zawsze. Trochę jest tu zaczepło, więc trzeba uważać. W takiej sytuacji możemy na tą kładkę tam pójść, metalową. No właśnie tam się młodzież rozstawia, ale byliśmy przed chwilką z drugiej strony i ta druga strona mniej rybna, jak to wygląda? Tam nie łowiłem nigdy, ale tutaj zawsze jak przychodziłem w wieczornych godzinach, coś zawsze cyknęło, coś zawsze się polowało, najczęściej wymiarowego. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Wcześniej obawialiśmy wody z spółdzielni Trocz. Tam, zobaczcie, żeśmy skończyli. Film macie u góry, jakbyście chcieli zobaczyć. Fajnego szczupaczka złowiłem, już teraz nie pamiętam, 66 cm czy 70. Naprawdę bardzo przyjemna rybka. No ale tam już wody mamy z spółdzielni Trocz. Czyli trzeba osobne pozwolenie, w zasadzie osobną opłatę. A tutaj mamy wody morskie. Filip, no niestety zabrał mi wędkę. Jak się tym łowi? Super, leciutka, w ogóle prawie jej nie czuć. No i do tego wszystkiego taka szybka, fajnie leci, nie? No właśnie, bo słuchajcie, ta cała seria Morskie Miejscówki na ultralight no jest dedykowana wędkarstwu morskiemu, no a u nas zawsze wieje wiatr. No tutaj akurat jesteśmy osunięci, natomiast bardzo często wieje wiatr, no i nie da się łowić, myślę tak typowo morsko, na jednogramowe przynęty. Tutaj mówię o wędkarstwie morskim, bo u nas na wybrzeżu praktycznie cały czas coś wieje. No Jarek ma rybę. Słuchaj, zdążyłem przybiec. Czeburaszka. 3-gramowa, pomarańczowa. Woda dzisiaj dosyć mętna. Przynęta a la Kajtech, a la Swimming Pact z AliExpress. W oryginale ona jest solona i z atraktorem. W tej chwili tego atraktora już pewnie nie będzie czuć po iluś tam miesiącach przechowywania. Myślałem, że to będzie jakiś fajny okoń, bo tak na początku powalczył, ale niewymiarowy sandaczyk. Ale no, dobry początek, taka fajna rybka. Też no sandacz to jest piękna ryba. Fajne ugięcie było właśnie, no niewymiarowy sandaczek, ale pierwsza ryba dzisiaj. Także na dobry początek. Ach, ale poszedł jak torpeda. I co ty o tej kongerowskiej pleciące myślisz? Bo no to jest 006. Trzymam w palcach 006, ja mam 004 i moja przy takim mocniejszym szarpnięciu potrafi się zerwać. Ta jest już wyraźnie mocniejsza. Ale czujesz, że jest wyraźnie grubsza od twojej? Jest grubsza, bo moja to jest niteczka, wiesz? I chyba następnym razem, gdybym kupował, to jednak zainwestowałbym w szóstkę. To chyba nie ma aż tak dużej różnicy, jeżeli chodzi o jakieś brania. Na szóstce też łowię spider wire'a i jest ok. Nie wiem, czy jest sens właśnie schodzenia z plecionką, z jej grubością do 0,04 czy 0,03. Okej, miejscóweczka fajna, kładka robi robotę, natomiast przed chwilą przypływała policja, zresztą to czy policja, czy cokolwiek innego przypłynie. Jest taki problem, że ona dosyć mocno się kołysze. Zobaczcie, jak te fale nadchodzą. O, to wygląda tak. Tego aż tak na kamerze nie widać, ale naprawdę ona jest przygubowa i tak dosyć mocno chodzi. A to była mała jednostka. Czasami płyną większe, no i to się troszeczkę mocniej kołysze. Choć można to uznać jako atut. Michale, ty tu już łowiłeś na tej miejscówce kiedyś. Jak efekty twoje? Ja łowiłem tam po drugiej stronie, po stronie Eurocashu. Tam można sobie podjechać spokojnie, postawić autko. Myśmy byli tutaj na sandaczach i wyciągnęliśmy wtedy 3 takie ładne, duże sandacze. No i z tamtego winkla okonie. Z tamtego winkielka okonie, bo tam jest dopływ motławy i one sobie tam wychodzą, tak to nazwijmy. Natomiast z tej strony jestem pierwszy raz, nie? Tam jest taki fajny beton, wiesz? Jest cień i w ogóle myślę, że tam nawet za mocno nie wieje. Fajna miejscówka, nie? Tam można by tam spróbować przejść, to znaczy właściwie bez problemu, nie? Jak myśmy przeszli. A, tak jak będziemy wracali do samochodu, tak. Tam są hasze, chyba tam nie ma żadnego prywatnego terenu. Myślę, że tam można spokojnie na tą platformę betonową wejść, nie? Spróbować porzucać z drugiej strony. No tam są wody troci. Tak. Spółdzielnie troć, ale i tak z tego rogu chcąc nie chcąc tam leci przynęta zawsze, nie? No mówię, no tamtą stronę znam, no z tej strony jestem pierwszy raz, no ale to też od dnia zależy, nie? No jakieś ryby są, natomiast zobaczcie, tam mamy trochę ludzi, tam też wędkują, widzimy po drugiej stronie wędkarza, tam się ktoś zbierał, jak żeśmy szli, taka woda, można powiedzieć, trochę oblegana nawet, co? To są takie, tak, to są dobre miejscówki w Gdańsku, to są znane miejscówki, dobre miejscówki. Tam jeszcze na końcu tamtej strony, tam gdzie jest, stąd nie widać tej wieży, jest taka stara wieża, nie wiem, strażacka ona jest, czy jakoś tam. Taka jest takie, przykwadratowa, nie? Tak, takie rozwidlenie i tam też bardzo dobre miejsce jest okoniowo-sandaczowe, to też wszyscy potwierdzają tutaj, nie? Most wantowy, kawałeczek dalej pod mostem, wjeżdża się takimi płytami betonowymi, da się dojechać samochodem, to tam pod tym mostem wantowym też wszyscy mówią, że to jest bardzo dobre miejsce, nie? No, jak jest dobry dzień, to jest ryba, no, jak jest gorszy dzień jak dzisiaj, no, to nie ma, bo też druga nasza miejscówka jest. Tak, ale rozmawialiśmy z lokersami i oni mówią, że w tym roku w ogóle jakoś słabiej z rybą. Mówią o jakichś tam warunkach klimatycznych, że się coś zmieniło. Nie wiem, stan wody się zmienił, o co im chodziło? To stan wody jest na pewno niższy niż zwykle, bo to widać wszędzie na rzekach, wszędzie jest stan wody. Natomiast czy klimatyczne warunki się zmieniły? No myślę, że to już jest daleko pojechane. Myślę, że to nie ma jakiegoś większego wpływu. No jest, ogólnie jest mniej ryby, tak? Stan ryb w wodzie, w wodach naszych jest mniejszy, no ale czy to ma aż taki wpływ? Myślę, że albo masz dzień, albo nie masz. Denerwują mnie te okonie, kurczę, no nie chcą współpracować w ogóle. Czy rzeczywiście one są tak grymaśne i pokarmem numer 1 jest dla nich krewetka, jak Adam pisał. Próbowałem krewetkę z AliExpress, dosyć sztywna guma, nawet za sztywna. No ale tu nic nie chce skubać, ani szuranie, ani podbijanie. No nic, kompletnie nie chce współpracować. Możemy tam pójść do 2 lokersów, zapytać jak oni, ale z tego co widziałem, to oni też nic nie wyjmują. Wrzucają sobie z chodnika tutaj na równolegle do mostu. Nie widziałem, żeby coś tam wyjmowali z wody. Może nam sprzedadzą jakąś informację, jak dobrze zagadamy. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Dobra, jak ci się ta wędka sprawuje? Ona jest dosyć sztywna, nie? Taka szybka. Dosyć tak, no ja takie wędki właśnie lubię na okonia. Na pstrąga wybieram inne. Tutaj akurat, na dobrą sprawę też można by było na pstrągi ją zabrać, ale ja wolę trochę inne tam wędki. Nie wiem, chyba będzie moją ulubioną okoniówką, bo jednak komfort rzucania jest bardzo duży. Zestaw, tak jak kiedyś mówiliśmy, jest bardzo, bardzo lekki razem z kołowrotkiem. Aż dziwne, że wędka może aż tak mało ważyć. Najkrótsza moja wędka, nie jestem do wędek przekonany. Do tej pory miałem najkrótsze w granicach 1,98 m, 2,4 m. Całkiem spoko. 2-gramowa przynęta, jak to leci? Daleko? To mało powiedziane, nie? Na moim nie wiem, czemu aż mnie tak daleko się nie udaje zarzucić. No i tak, słabiutko się odpina te mikroagraweczki, nie Filip? Jeszcze 2 razy dźgnąłem tym malutkim prętem. No. Próbujemy zmienić na główkę dzigową jednak 3 gramy, bo 2 gramy tutaj jest dosyć głęboko i bardzo długo trzeba czekać, zanim to opadnie na dno. Dzisiaj ryb nie widzieliśmy żadnych, nikogo. Od samego rana mamy jakieś parę małych okonków. Aha. Ale to jest niezłe. Ile to ma koni? 200. No to już można płynąć. My czasami na łososie z Helu, nie? Płyniemy, to mamy 150, ale to jest kurna wir baku, nie? No. To jest przerost formy nad treścią. My te łososie mamy 3 razy przepłacone. No, bo jakby się za każdą złapało, podpłyniecie 3 razy, raz łapiecie, to tak. A gdzie tu jest jeszcze jakieś fajne miejsce, co? Tu jest fajnie? Po drugiej stronie ewentualnie myśmy musieli tam na ten wejść. Te betony tam, no. Tak. Tam te sony. Byliśmy przy tych statkach, no. Tutaj wzdłuż betonów, tam z drugiej strony, tam cała długość, tak, aż do mostu. I tam jest taka stara baszta, tak, coś takiego, nie? No tam jest taka wieżyczka stara betonowa, taka. Tak. Znałem się, nie? Aha. Pod Wantowy można jechać. O. No to zobaczymy, dzisiaj nie zdążymy, najwyżej przejdziemy się na ten beton z tamtej strony. Do widzenia. Do widzenia. Jarek właśnie powiedział, że znowu nas Motława pokonała. Choć nie do końca, jakaś rybka była. No był ten sandaż, ale to trochę mało. Zupełny brak kontaktu z okoniami, nawet małymi, nawet brania, muśnięcia, nic. Nie, przepraszam, Filip miał kontakt. Jedno. Ale to jak na tyle rzucania na 5 wędek to zdecydowanie mało. Ale miejscówkę zdecydowanie ja bym polecił. Naprawdę bardzo fajna miejscóweczka. Naprawdę fajnie się łowi. Tam mamy tą kładkę. Tak. Miejsce głównie jest dobre. Można trochę odsłonić od wiatru, jest troszeczkę w dole położone. Warto na pewno wrócić, tylko mówię, no kwestia tego, że nie mam tutaj jakichś takich ludzi, którzy by bardzo często tutaj łowili i by nas informowali o sytuacji. No mamy Rafała, który nas pewnie powiadomi, jeżeli byłby tu jakiś większy okoń, mówił o przełomie sierpnia i września, więc pewnie tu jeszcze wrócimy. No jasne, tylko pamiętajcie o opłatach morskich, bo tak jak widzieliście, mieliśmy kontrol policji, ja myślałem, że nie podjadą, tak myślę, a później zacząłem gadać, nie, chłopaki podjadą, bo się tak zastanawiali, podlecieli, sprawdzili i pojechali. Filipa jakoś nie chcą sprawdzać za mocno, ale oczywiście też ma papiery. Pytaliście się kiedyś, jak to jest z dziećmi, ja Filipowi normalnie zapłaciłem w pełną stawkę. Mówię, nie ma sensu się w to wszystko bawić, to nie są duże pieniądze i ma się na cały rok z głowy. Cześć!